Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, mnie interesuje problem emocji w kontekście poznawania i poznania racjonalności, na ile emocje mogą stanowić pewien typ racjonalności, na ile są racjonalne, jeżeli w ogóle, prawda? Ale postanowiłem wcześniej zająć się emocjami w kontekście samych procesów poznawczych, tak? Czyli czynności, dopiero później wytworów i dalej może przy uwzględnieniu pewnego modelu racjonalności zobaczyć, na ile one są racjonalne, czy mogą być elementem wspierającym racjonalność. Dzisiaj Państwu proponuję krótką refleksję na temat właśnie wpływu stanów emocjonalnych na pamięć. Temat tego wystąpienia wpisuje się w pewien ogólny problem, emocje a poznanie. I od zarysowania pewnego tego szerszego kontekstu pozwolę sobie wyjść. Następnie bez jakiejś obsesji do precyzacji spróbuję określić, czym, jak ja rozumiem, emocje, pamięć, no i tutaj ten wpływ emocji na pamięć. Zagadnienie emocji, a poznanie generuje wiele różnego rodzaju wątpliwości i problemów cząstkowych. Pytano na przykład o prymat emocji lub poznania w tej relacji. Czy poznanie jest pierwotne, czy może emocje poprzedzają poznanie? Tak postawiony problem posiada przynajmniej dwa podstawowe rozwiązania: poznawcze i fizjologiczno-cielesne. Zwolennicy pierwszego na pytanie, czy emocje poprzedzają poznanie, udzielili odpowiedzi negatywne i zdaniem emocje poważnie uwikłane są w procesy poznawcze, które to posiadają pierwotny charakter. Przedstawiciele teorii fizjologiczno-cielesnych na pytanie to odpowiedzieli pozytywnie, twierdząc, że emocje pojawiają się wcześniej, niezależnie od poznania. Nie będę dalej wchodzić w ten spór, rekonstruować go i rozstrzygać. Przyjmuję natomiast, iż poznanie po prostu wpływa najnormalniej w świecie na emocje, ale same emocje mają również ogromny wpływ na poznawanie i wiedzę, i te zależności możemy, uważam, badać. Zarówno emocje, jak i poznanie mogą być oczywiście różnie rozumiane. Emocje będą interesować mnie tutaj w podstawowym sensie. Nie zajmują mnie te czy inne konkretne emocje, odruchy, afekty, wyższe uczucia społeczne, nastroje, ale emocje właśnie, emocje w ogóle. W kwestii poznania w punkcie wyjścia uwzględniam rozróżnienie na czynności wytworne, poznawać, poznanie. A zatem przez poznanie rozumieć można zarówno czynności poznawcze, poznawanie, jak i wytwory, przekonanie i wiedzy. Jeżeli teraz w ramach tematu emocja poznania skupimy się na wzajemnych wpływach, następujące wątki można czy należy rozważyć. Wpływ emocji na czynności poznawcze, wpływ czynności poznawczych na emocje, wpływ emocji na przekonania i wiedzę i wpływ przekonań na emocje. W dalszych rozważaniach interesować mnie będzie jedynie wpływ emocji na poznawanie, a dokładnie na jeden z procesów poznawczych, na pamięć. Kilka uwag terminologicznych w kwestii uczuć. Steven Pinker, ale i wielu innych badaczy uważa, że uczucia ludzi na całym świecie są podobne i nie nastręczają większych kłopotów językowych. Zdaniem Pinkera nie ma żadnej tajemnicy w sferze uczuć, a wyrażenia językowe, którymi się posługujemy do ich nazywania, są całkowicie adekwatne. Jeśli nawet z jakichś powodów rezygnujemy ze starych nazw, szybko znajdujemy nowe. Tu cytat. Nowe słowa określające uczucia przyjmują się szybko, bez zawikłanych definicji. Pochodzą one z innych języków, z podkultur, takich jak muzycy i narkomani, blues, funk, nawalony, wykończony, odlot, wykopnąć pany. I z ogólnego slangu, zalany, różnięty, drobnięty. Nigdy nie słyszałem słowa oznaczającego jakieś uczucie w innym języku, którego znaczenie nie byłoby natychmiast zrozumiałe, twierdzi Pinter. A jednak emocje nie są łatwe do zdefiniowania, z tego powodu też wielu badaczy używa słowa emocja jako hasła wywoławczego, etykiety czy tytułu. Niewątpliwie jest to wygodne, ale nie do końca uczciwe, bo jest pewnego rodzaju po prostu mitem. Brak precyzyjnego eksplikacji terminologii stwarza możliwość kolejnych nieporozumień. Mamy na przykład taki oto zespół terminów. Afekt, czucie, doznanie, emocja, namiętność, odczucie, uczucie, sentyment, pasja i kilka innych jeszcze.
W nieprecyzyjnym języku potocznym niektóre z nich bywają stosowane zamiennie. W większości jednak wyrażenia te nie są synonimiczne, wskazują na różne klasy, podklasy lub aspekty zjawisk psychofizycznych. W różnych językach słowa te po translacji mają odmienne znaczenia lub przynajmniej inny zakres znaczeniowy. Natomiast w ramach tego samego języka każde z tych wyrażeń posiada więcej niż jedno znaczenie. Wydaje się, że istnieje wciąż duża potrzeba rewizji, porządkowania, precyzacji lub ponownego zdefiniowania wyrażeń odnoszących się do sfery emocji. Wciąż zadanie przyszłości jest oddzielenie emocji od pseudoemocji, wszystkiego, co nią nie jest, oraz wydzielenie określonych elementów wchodzących w skład emocji i w miarę możliwości jednoznacznego znaczenia. Sam termin emocja wydaje się dziś nazbyt ogólny już mało przydatny. Pisał o tym m.in. Griffiths. Tu cytat. Dokonany przegląd badań sugeruje, że ogólne pojęcie emocji nie będzie odgrywało żadnej roli w przyszłej psychologii. Musi ono być zastąpione przynajmniej dwoma bardziej precyzyjnymi pojęciami. Oczywiście nie musi to oznaczać, że pojęcie emocji zniknie z codziennego myślenia. Czym zatem są emocje? Zacznijmy negatywnie. Przede wszystkim nie wydaje się, że emocje były prostymi funkcjami czy niezmiennymi reakcjami, które zawsze tak samo wpływają na czyjeś myślenie, motywacje, decyzje, zachowania. Emocje, jak próbuję je określić, to stany psychofizyczne, na które składają się między innymi procesy fizjologiczne. Powstaniu emocji towarzyszą fizjologiczne zmiany w ciele, zmiana ciśnienia krwi, przyspieszenie bicia serca, mdłości. Kiedy jesteśmy poirytowani, źli, krew zaczyna krążyć szybciej, stwarzając warunki do agresywnej reakcji. Po drugie, zdarzenia mózgowe. Emocje to skomplikowany zbiór reakcji biologiczno-chemicznych i mechanizmów nerwowych. Mechanizmy te zajmują stosunkowo wąski zespół nerwów podkorowych, począwszy od poziomu dnia mózgu w górę. Różne rejony mózgu zaangażowane są w innym stopniu w przetwarzanie różnorakich emocji. Ciało mgnałowate na przykład odpowiada za aktywację takich emocji negatywnych, jak agresja. Po trzecie, uczucia, czyli odczucia, subiektywny i jakościowy aspekt doznaniowo-przeżyciowy. Po czwarte, komponent poznawczo-ocenny i motywujący. Komponent poznawczy dostarcza potrzebnych informacji o danych obiektach czy sytuacji, po to, aby organizm mógł odpowiednio zareagować. Komponent ten odpowiada tylko jednak, jak sądzę, za identyfikację, rozpoznanie obiektu. Natomiast komponent ocenny jest elementem, który wartościuje, ocenia status obiektu i motywacyjny, ewentualnie motywuje do podjęcia działania określonego. Po piąte, element behawioralny. Emocjom towarzyszą zmiany zachowania, wyglądu, wyraz twarzy, tonu głosu i różne gesty. Oczywiście, żeby opisać indywidualnie naturę emocji, trzeba jeszcze dbać do co najmniej kilku innych kategorii. Walencja, intencjonalność i jeszcze kilka. Na tym poprzestanę. I troszkę precyzując, twierdzę, że emocje to spowodowane fizjologicznymi i neuronalnymi zmianami stanu psychofizycznego, o zabarwieniu uczuciowym, posiadające komponent poznawczo-ocenny i siłę motywującą, którym zwykle towarzyszą zewnętrzna ekspresja i działania. Jak widać, moja próba określenia, czym są emocje, mieści się w ramach tzw. ujęć hybrydowych. Kilka uwag w kwestii pamięci, zanim przejdę do meritum. Pamięć pełni fundamentalną rolę w życiu osobnym człowieka, jest gwarantem świadomego doświadczenia i samoświadomości, umożliwia uczenie się i wiedzę oraz sprawne działanie w świecie. Pamięć najbardziej fundamentalna w sensie to zdolność umysłu do kodowania, rejestrowania, przechowywania i odtwarzania informacji. Istnieje wiele modeli i rodzajów pamięci wyróżnionych ze względu na różne kryteria, m.in. czasu, rodzaju informacji. Donald Norman wymienił bodajże 20 czy ponad 20 rodzajów pamięci. Ze względu na kryterium czasu istnieje pamięć ultra krótkotrwała, krótkotrwała, długotrwała. W ramach krótkotrwałej różni się pamięć ikoniczną, ekoniczną. Długotrwała można zaś podzielić na deklaratywną, jawną i niedeklaratywną, ukrytą. Pamięć jawną na semantyczną i epizodyczną, konkretnych wspomnień, ale osadzoną zawsze w jakimś kontekście, odwołującą się do innych epizodów czy informacji. Istnieje również pamięć emocjonalna.
Tę należy jednak odróżnić od pamięci emocji, która mieści się w ramach pamięci deklaratywnej. Pamięć emocji znana jest i rozważana od dawna. Pisał o niej m.in. święty Augustyn. Tu cytat. Pamięć przechowuje również moje uczucia, nie w taki sposób, jaki je sobie uświadamia dusza wtedy, gdy ich doświadcza, lecz w zupełnie inny sposób, zgodny z właściwościami pamięci. Nawet będąc zasępiony, mogę sobie przypominać czas, kiedy byłem wesoły, a przypominając sobie, że w przeszłości byłem smutny, nie muszę się z tego powodu zasępiać. Bez lęku wspominam, jak się niegdyś bałem, już nie pożądając o dawnym pożądaniu pamiętam. Nieraz wspomina się stan wręcz przeciwny obecnemu. Z radością myślę o minionym smutku, smucę się, dumając o szczęściu, które przeminęło. Koniec cytatu. Rozróżnienia między świadomą pamięcią emocji i krótką pamięcią emocjonalną dokonano wcześniej Joseph Ledoux w oparciu o silne dowody pochodzące z badań nad neuronalną organizacją pamięci. Za pamięć deklaratywną, w tym emocji, odpowiedzialny jest przede wszystkim hipokamp, podczas gdy pamięć emocjonalna zależy od ciała migdałowego, ale nie od hipokampa. Te dwa rodzaje pamięci pracują niezależnie, ale równolegle, równocześnie zapisując ślady danego doświadczenia emocjonalnego. Ponieważ jednak pobierają one różne informacje, na wejściu różnie pracują, przypominane treści nie muszą się pokrywać, a nawet pojawiać się może konflikt pomiędzy tymi dwoma rodzajami pamięci. Nie będziemy dalej zagadnień tych analizować. Nie interesuje mnie bowiem tutaj przede wszystkim to, jak i gdzie informacja emocjonalna jest przechowywana w pamięci, ale kwestia tego, jak emocje mogą wpływać na pamięć. Emocje wpływają na różne funkcje pamięci, na zapamiętywanie, przypominanie, wspominanie. Niewątpliwie silne pobudzenie emocjonalne sprawia, że zdarzenie, któremu pobudzenie to towarzyszy, jest zapamiętywane lepiej niż inne, bardziej neutralne. Wiele osób dobrze pamięta swój bal naturalny, egzamin dojrzałości, pierwszy lot samolotem lub dzień ślubu. Pamiętamy, ponieważ zdarzeniom tym towarzyszą silne emocje. W powyższych przypadkach pozytywne. Dotyczy to również negatywnych emocji związanych z wypadkiem drogowym, z zawodem miłosnym lub zdrowym. Ktoś, kto kiedyś został mocno napadnięty lub uczestniczył w pożarze, jeszcze wiele lat później będzie pamiętał mnóstwo szczegółów z takiej sytuacji. Tego rodzaju intensywne przeżycia zostają na długo w pamięci. Wydarzenia emocjonalne zapamiętujemy lepiej nie tylko dlatego, że towarzyszą im silne, pozytywne lub negatywne emocje, ale też dlatego, co warto od razu tutaj podkreślić, że na ogół są one nowe, charakterystyczne, ważne, interesujące bądź kontrowersyjne. Tu przywołam pewien eksperyment. Został wykonany jeszcze w latach 90. w Centrum Neurobiologii Uczenia się Pamięci na Uniwersytecie Kalifornijskim. Cahill i cały zespół ludzi przeprowadziło go i później kilka właściwie artykułów na ten temat napisał. Potwierdza on zależność pamięci od emocji, tak? Ten wpływ przemożne emocji na pamięć. Czterem grupom osób przeczytano jedną z dwóch różnych pod względem treści emocji historyjek. Historyjka pierwsza. Pewien chłopiec jedzie z matką przez miasto, aby odwiedzić ojca pracującego w szpitalu. Tam przygląda się różnym procedurom medycznym. Druga historyjka. Pewien chłopiec jedzie z matką przez miasto i zostaje ciężko ranny w wypadku samochodowym. Jest natychmiast przewieziony do szpitala i poddany różnym procedurom medycznym. W grupie pierwszej przeczytano pierwszą historyjkę, w grupie drugiej kolejną. Następnie obu grupom przedstawiono listę z różnymi rodzajami procedur medycznych stosowanych w szpitalu. Potem osoby biorące udział w eksperymencie wysłano do domu. Tydzień później badane osoby zjawiły się ponownie w laboratorium i zostały zapytane o procedury medyczne przeprowadzane w szpitalu. Mimo że obie historyjki były bardzo podobne, mniej więcej tej samej długości, tak zaczynały się podobnie, kończyły, to jednak szczegóły procedur medycznych zostały wyraźnie lepiej zapamiętane przez te osoby, które usłyszały drugą historyjkę, naładowaną emocjonalnie.
Chcę dalszego wyjaśnienia mechanizmu poprawy uczenia się dzięki emocjom, znaczy zapamiętywaniu dzięki emocjom, ponownie przeprowadzono eksperyment z udziałem grupy trzeciej i czwartej. Wszystko było jak poprzednio, z wyjątkiem jednego. Wszystkie osoby badane otrzymały przed eksperymentem beta-blokę 40 mg propranololu, leku trującego reakcje wegetatywne z utrudnionego układu nerwowego, pewien lek uspokajający. Po tygodniu pomiar poziomu przypominania wykazał następującą prawidłowość. Osoby badane z grupy trzeciej, które przeczytano historię numer 1, pamiętały tyle samo procedur medycznych, co grupa pierwsza. Tymczasem osoby badane z grupy czwartej nie osiągnęły tak dobrych wyników jak grupa druga. Najwyraźniej farmakologiczne stłumienie reakcji emocjonalnych powstających w czasie słuchania poruszającej historyjki zmniejszyło zdolność zapamiętywania. W grupie trzeciej nie było nic, co można by tłumić, dlatego jej wyniki nie różniły się od poziomu grupy pierwszej. Badanie jednoznacznie wykazało, że zaangażowanie emocjonalne znacząco poprawia wyniki zapamiętywania. Intuicja oczywiście to jedno, trzeba było eksperymentem potwierdzić tę intuicję. Oczywiście rodzą się tu różne wątpliwości, pytania, wiele z nich pominę, natomiast zasadnicze myślę jest to, co znaczy, że emocje, co tak naprawdę znaczy, że emocje polepszają i wzmacniają pamięć. Wprost pytanie to stawiają badacze Levin i Pizarro. Ich zdaniem w literaturze przedmiotu można znaleźć przynajmniej dwie odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza brzmi: emocje polepszają dostępność informacji właściwych dla określonych emocji. Ludzie przejawiają tendencję do kodowania i przywoływania informacji, które są zgodne z odcieniem ich aktualnego stanu emocjonalnego. Już w 1981 Bauer, Girgian i Montero wywołali w uczestnikach nastrój radości lub smutku. Następnie badani słyszeli historię o dwóch studentach. Jednemu wiodło się dobrze, drugiemu gorzej. Kolejnego dnia, kiedy uczestnicy byli w neutralnym nastroju, przeprowadzono test pamięci. Uczestnicy, którzy dzień wcześniej byli w radosnym nastroju, przypominali sobie więcej pogodnych faktów. Z usłyszanej historii z kolei smutny więcej smutnych. Efekt przypominania zgodnego z emocją przeżywano, potwierdzono w kolejnych badaniach. Przy tym najczęściej uzyskuje się po badaniach wykorzystujących na pamięć autobiograficzną. Inna często dawana odpowiedź na to pytanie brzmi: emocje wzmacniają przywoływanie informacji jedynie kluczowych, istotnych dla jakiegoś wydarzenia, któremu towarzyszyła silna emocja. Wszelkie zdarzenia mają pewien szerszy kontekst i mogą składać się z kilku epizodów. Pobudzenie emocjonalne, wzmacniając pamięć kluczowego zdarzenia, równocześnie osłabić może lub zakłócać pamięć tego kontekstu i tych szczegółów. Poza tym oczywiście pozostaje problem ustalenia, który element i dlaczego organizm klasyfikuje jako kluczowy, a nie jako drugorzędny. W tym kontekście przynajmniej o czterech sprawach warto wspomnieć. Pierwsza kwestia to kwestia niezadzielalności intensywnych wspomnień. Wysoce emocjonalne wydarzenia były kiedyś uznawane za takie, które pozostawiają w pamięci niezatarte wspomnienia. Wedle Jamesa czynią one niemal bliznę na tkance mózgowej. Wydawać by się mogło, że pewna osoba poproszona o przywołanie takich wydarzeń będzie mogła odtworzyć się z fotograficzną dokładnością, dostarczając szczegółowych opisów. Dziś wiemy już, że wspomnienia emocjonalne nie są niezacieralne. Krótko mówiąc, obecne badania pokazują, że ani pamięć wydarzeń emocjonalnych, ani pamięć odczuć emocjonalnych nie jest niezacieralna. Po drugie, zresztą w ścisłym związku z poprzednim, musimy pamiętać o pewnej podstawowej prawdzie na temat pamięci. Pamięć jest zawodna, niezbyt wierna, selektywna i podatna na zniekształcenie. Dotyczy to również emocjonalnie intensywnej sytuacji. Nie zapamiętujemy na przykład tych elementów, które były dla nas niezrozumiałe. Wielu badaczy wskazuje na to, iż ludzkie wspomnienia przeszłych stanów emocjonalnych czy wydarzeń emocjonalnych mogą być częściowo rekonstruowane i interpretowane przez pryzmat aktualnych ocen określonych wydarzeń.
Podobnie jak wspomnienia codziennych wydarzeń, wspomnienia emocjonalne zmieniają się w miarę upływu czasu i mogą mieć na nie wpływ zaistniałego postfaktum, doświadczenia i oceny. Na przykład Holbeck i Holmes już w 1994 roku opublikowali badanie drugie twierdzili, że mężowie, których małżeństwa z czasem stały się mniej szczęśliwe, wspominali wczesne relacje małżeńskie bardziej negatywnie niż początkowo to czynili. Po trzecie, wiele badań, o czym była mowa wcześniej, wskazuje na to, iż łatwiej przywoływane są zdarzenia z przeszłości związane z emocjami przeżywanymi w teraźniejszości. Aktualne wydarzenia, smutne lub radosne przypominają nam o takich samych i podobnych zdarzeniach z przeszłości. W pewnych warunkach niewątpliwie tak jest, ale nie zawsze. Zaobserwowano bowiem również, że efekt przypominania zgodnego z nastrojem czy emocją częściej występuje w wypadku nastrojów czy emocji radosnych niż smutnych. Przypominanie może też mieć charakter niezgodny z emocją. Oto uwaga Parota i z Pachnema. Niektórzy badacze donoszą też o zjawisku przypominania niezgodnego z nastrojem. W pewnej serii czterech eksperymentów za każdym razem stwierdzono efekt przypominania niezgodnego z nastrojem. Dotyczy to pierwszego przywoływanego wspomnienia autobiograficznego. Zgodność przypominania ze stanem emocjonalnym zależała od sposobu indukowania nastroju. Niezgodność stwierdzono wtedy, kiedy badano nastroje w warunkach naturalnych. W jednym z eksperymentów przyczyną nastroju był stopień otrzymany na egzaminie, a drugi pogoda. Lub gdy nastroje indukowano w warunkach laboratoryjnych. Ale uczestnicy nie byli świadomi, że celem zastosowanej procedury jest modyfikacja nastroju. Słuchali radosnej bądź smutnej muzyki, rzekomo w ramach zadania oceny słuchowej. Koniec cytatu. I czwarty komentarz do tego. Choć silne emocje pomagają nam pewne zdarzenia lepiej zapamiętać, to jednak zbyt intensywne emocje, zwłaszcza dłużej trzymujący się, wywierają zły wpływ na generalnie zdolność pamięci. Długo utrzymujący się strach, niepokój czy napięcie prowadzą do przewlekłego stresu, a ten skutkuje poważnymi kłopotami ze zdolnościami pamięciowymi. Proszę Państwa, moje zainteresowanie, tak jak już powiedziałem, i to troszeczkę w innym kierunku i równolegle badam również wpływ emocji na przekonania i wiedzę, jak i odwrotnie. I w tym momencie chciałbym już zawiesić te rozważania dotyczące wpływu emocji na pamięć, a zaproponować pewną ogólną refleksję na temat właśnie wpływu emocji na procesy poznawcze. I wspomnieć o pewnych wadach i zaletach poznawczych. Nie tyle też to będą wnioski moje, prawda? Co tutaj to kilka właściwie takich wad i zalet przytoczę, ale całkowicie zgadzam się z Benzivem, który je opisał. Otóż Benziv wskazuje między innymi na trzy konkretne własności charakterystyczne dla emocji, które zniekształcają poznanie. Stronniczości, bliskości i wymiaru intensywnego odczucia. Emocjonalna stronniczość sprzeciwia się szerokiej i bezstronnej perspektywie towarzyszącej rzetelnemu poznawaniu. Kiedy nie widzimy całości obrazu, przyjmujemy twierdzenia zniekształcone. Benziv powołuje się tutaj na pewne przykłady już w Aristotelesa, który złość na przykład porównuje do pośpiesznych słuch, którzy wybiegają, zanim usłyszą całą wypowiedź, a potem wykonują niewłaściwie zrozumiane polecenie. Dwa, stronniczna natura emocji silnie koresponduje z bliskością, która z kolei zniekształca poznawczą treść emocji. Kiedy spojrzymy na kogoś z bliskiej odległości, nasz widok jest niekompletny i czysto zniekształcony. Wymiar intensywnego odczucia, to trzy, w emocjach często uniemożliwia czynienie spokojnych i rozsądnych ocen poznawczych. Kiedy jesteśmy ogarnięci intensywnymi uczuciami, niektóre z naszych intelektualnych zdolności nie funkcjonują już normalnie. Tutaj po prostu skracam
radykalne, więc mają, proszę Państwa, wrażenie słuszne skutowości. Warto dodawać jeszcze pozytywne wpływ emocji na poznawanie. Emocje na przykład motywują poznawanie. Zaskoczenie, zaciekawienie, nawet intelektualny niepokój prowokują chęć poznania i generują różnorakie akty poznawcze. Znane są też świadectwa naukowców i filozofów, którzy przyznają wprost, iż badania kierowali się emocjami, na przykład decydowały one o przedmiocie i metodzie badań. Wydaje się, że aspekt emocjonalny czyni też dostęp do świata pełniejszym i ułatwia zrozumienie otoczenia. Chłodne i bezemocjonalne, zmysłowo racjonalne poznanie, całą rzecz nieco upraszczając, porównać można do badania rentgenowskiego. Widzenie rentgenowskie, któremu brakuje emocjonalnego aspektu, przedstawia zimny, schematyczny, monotonny świat, który z trudem może nas motywować do działania i zrozumienia naszego otoczenia. W odróżnieniu od szarych, płaskich powierzchni, które przedstawia widzenie rentgenowskie, wizja emocjonalna dostarcza nie tylko bardziej ekscytującego widoku, doświadczenia mającego nas świata, ale przede wszystkim po prostu bardziej adekwatnego. Proszę Państwa, istnieją problemy badawcze interesujące i nudne, łatwe i trudne, takie, które mogą wyczekać z rozwiązaniem i pilne. Emocje, a zwłaszcza ich wpływ na procesy poznawcze, na poznawanie i poznanie wiedzy są problemem interesującym, bo dotyczą spraw ludzkich. Z ogromnym znaczeniem dla życia teoretycznego i praktycznego, trudnym, bo jak mało który wpisuje się w sieć najróżniejszych wpływów i zależności. Wreszcie jest problemem pilnym, bo długowym zaniedbaniem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy 3 minuty, więc proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos. Kluczowego, albo nawet nie kluczowego, ale ostatni obraz na przykład, że facet miał wąsy czy coś, taki jakiś
szczegółów, tak? A z drugiej strony mamy pamięć autobiograficzną i nie wiem, czy były jakieś badania robione w tym kierunku, że no, taka jest jakaś powszechna i tak, tak się potocznie uważa, że lepiej pamiętamy te rzeczy, które były miłe. Że liceum nam się wydaje fajną historią, chociaż tak naprawdę było mnóstwo traum, tak? Bo mieliśmy różne przykre też przygody. No, pamięć ze swojej natury jest tak źle ambiwalentna, to znaczy i pomaga, bo wiadomo, nie funkcjonowalibyśmy w ogóle, prawda, normalnie w tym świecie bez pamięci. No ale z drugiej strony rzeczywiście może być czasami uciążliwa, no i są pewne dysfunkcje też pamięci, prawda, że ona jest selektywna i tak dalej, tak, to te własności tutaj wymieniamy. To co do pierwszego pytania, prawda? Natomiast nie umiem Pani odpowiedzieć na pytanie, także na pewno są badania prowadzone, wciąż to jest aktualny, żywy problem. Ja nie zapoznałem się, że ja dopiero rozpocząłem te badania na pamięci, także nie umiem wskazać na wyniki, na najnowsze badania i wyniki najnowszych badań. Jeszcze jedno pytanie, jeśli ktoś z Państwa ma. Ja może drogą uwagę, bo Adam zacytował Pinkera, że we wszystkich językach możemy wyrażać te same stany emocjonalne, co nie jest prawdą. Nie jest prawdą, co? No, po pierwsze jest japońska emocja ma, dla której nie ma żadnego języka w języku polskim, gdzie w innych językach, a ponadto jest japońska emocja, która się nazywa toki meki, która również dotyczy jakiegoś nagłego zauroczenia. Tak, oczywiście, ale ja natychmiast, prawda... Nie, to nie, oczywiście tak. Nie, jak